Tak, już jesteśmy. Myślę, że zaraz ktoś się pojawi. Tak, ale spokojnie. Witajcie, kochani. Też się witam z tego kąta. Jeszcze czekamy, ale już witamy, już są ludzie. Witaj, Dani. Witam już tych wszystkich, którzy są. Witaj, Aniu, Anna, Karolina, witaj. Mariolka, Kasia, witamy, Grażynko. Jesteśmy na YouTubie i jesteśmy... witaj, Michałku, witaj, Paulinko. I jesteśmy na Facebooku. Dzisiaj będziemy wspólnie się modlić, troszkę inaczej. Zawsze gdzieś byliśmy w domu, ostatnio w samochodzie. A dzisiaj jesteśmy, kochani, niebo w mieście. I zawsze była noc. Zawsze była noc, a dzisiaj jest wcześniej. Dzięki naszej, mojej kochanej teściowej. Chwała Panu za moją teściową. Za moich teściów, bo oni razem w tym uczestniczą. Także, kochani, witajcie w kawiarni Niebo w mieście. U naszych przyjaciół Roberta i Agnieszki. Ja już jestem po bardzo dobrej kawie, najlepszej. Od rana o niej myślałem dzisiaj, żeby się napić i w końcu sobie wypiłem. Będę podchodził, tak? Cześć, Dominika. Fajnie, witamy Dominikę i całą grupę też. Wierzę, że z naszej grupy modlitewnej też są ludzie. Będziemy razem wspólnie się modlić, uwielbiać Pana. W ogóle tak siedzieliśmy sobie i Agnieszka też, kiedy się modliła, prosiła Ducha Świętego, to przyszło jej takie natchnienie, aby wielbić serce Boga dzisiaj, aby wielbić Jego serce. Nie ma przypadków, bo jesteśmy w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie. Także będziemy się uwielbiać serce Jezusa, w którym to jesteśmy. I Ty jesteś w tym sercu, i ja jestem w tym sercu. Witaj, Olu. Witamy. Hej, Justynko. Jeszcze trochę poczekamy. Standardowe pytanie, czy dobrze nas słychać? Tak, czy dobrze nas słychać? Kochani, też udostępniajcie, bo czasami gdzieś ktoś udostępni i później też są piękne świadectwa, kogoś Pan Bóg dotknie, niech to idzie w świat. Wierzę, że Pan Bóg dzisiaj będzie dotykał naszych serc, że będzie łaska się na nas rozlewała. Jego łaska zawsze przy nas. Panie, chcemy przyjąć wszystko dzisiaj, co masz dla nas, dla każdego z nas.
ale fajnie. Fajnie was widzieć, kochani. Cześć, Krysiu. Witaj, Mirko. Witamy Ewę, Anię, Patrycję. Grzesiu, witamy. Bardzo dobrze. Litwa słyszy. Pozdrawiamy wszystkich z Litwy. Pozdrawiamy z każdego zakątku świata. Panie, zjednocz dzisiaj nasze serca do modlitwy. Chcemy ukochać Twoje wspaniałe serce, kochające serce. Serce Jezusa, przez które wytrysnęły zdroje łask na świat, przez które wytrysnęło zbawienie, odkupienie. To jest te wspaniałe serce, w którym Ty jesteś, w którym jest Twoje imię, moje imię. To jest serce, przez które nieustannie wylewa się miłosierdzie na świat, Jego miłość, Jego łaska. Niech, Panie, popłyną dzisiaj z Twojego serca zdroje łask na nas. Niech popłyną z tego tabernakulum, z Najświętszego Serca Pana Jezusa, z sanktuarium. Niech popłyną rzeki wody żywej z tego tabernakulum, z tego ołtarza. To co, kochani, zaczynamy się modlić. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, spotykamy się dzisiaj dla Ciebie. Dziękujemy Ci, że możemy znowu wspólnie spotkać się i modlić się razem. Pragniemy, Ojcze, spotkać się z Twoim kochającym sercem, czułym sercem, wrażliwym sercem, kochającym sercem. Bo Twoje serce, Ojcze, to serce Jezusa. Jezus mówi, kto widział mnie, widział także Ojca. I On jest w Ojcu, a Ojciec w Nim. A my jesteśmy w Nim, a On w nas. Panie Jezu Chryste, dziękuję Ci, że jesteśmy w Tobie, a Ty jesteś w nas. Pragniemy dzisiaj doświadczyć Twojej miłości, Twojej obecności. Pragniemy doświadczyć Twojej chwały, bo jesteśmy powołani, aby żyć w Twojej chwale, w chwale Królestwa. Dzięki Tobie, Panie Jezu, dzięki temu, co zrobiłeś. Panie Jezu, poślij nam swojego Ducha Świętego. Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, przyjdź i zjednocz nasze serca. Rzuć ogień. Panie Jezu, Ty powiedziałeś, że pragniesz, aby ten ogień zapłonął już na ziemi. Niech ten ogień dzisiaj zapłonie w naszych sercach dzięki Duchowi Świętemu, który jest nam dany, który jest pieczęcią w nas przez Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci, Panie, że moje imię, dziękuję Ci, Panie, że Twoje imię, Aniu, Michale, Agnieszko, Kasiu, dziękuję Ci, Panie, że te imiona są zapisane w Księdze Życia, w Twoim sercu, że jesteśmy zbawieni dzięki Jezusowi Chrystusowi i że Ty, Panie Jezu, przypieczętowałeś w Księdze Życia to Twoją najdroższą krwią. Dziękujemy Ci, Panie. Duchu Święty, przyjdź jeszcze bardziej. Przyjdź, Duchu Święty, do naszych serc. Przyjdź, Duchu Święty. Proszę Cię, Duchu Święty, żebyśmy my byli dzisiaj niewidoczni, ale żebyś Ty był, Jezu, pierwszy. Żebyś Ty był dzisiaj uwielbiony, Ty, Ojcze. Przyjdź, Duchu Święty, który zostałeś nam dany, który byłeś nam obiecany przez Jezusa Chrystusa. Przyjdź, Pocieszycielu. Duch
Duchu Świętym Pocieszycielu. Jesteś zwany Duchem Świętym Pocieszycielem, nie smucicielem. Więc rozwesel dzisiaj nasze serce, rozpal je do miłości, do radości. Przyjdź Duchu Święty, zjednocz Kościół swój. Zjednocz swój Kościół i ucz nas Ewangelii, Ewangelii miłości. Przyjdź, Duchu Święty. Duchu Święty, tchnienie Ojca, dawcą życia. Duchu Święty, źródło wody, oddajemy Ci, Panie, wszystkie jakieś nasze wątpliwości kładziemy przed Tobą, które gdzieś nam dokuczają. Wszystkie nasze słabości teraz kładziemy przed Tobą. Wszystkie obciążenia kładziemy przed Tobą, bo wszystko zostało złożone przed Twoje stopy, Panie Jezu. Chcemy być wolni dzisiaj w tej modlitwie. Tak jak mówi święty Paweł, aby wasze serce było wolne od trosk. Wszystkie wasze troski przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was. Jemu zależy na Tobie. Nie jesteście już sierotami, ale jesteśmy owcami z Jego pastwiska. Jego owce znają Jego głos i przyjmują Jego słowo. A tym, którzy przyjęli Jego Słowo, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Dzięki prawdzie usłyszanej, która wychodzi z Jego ust. On jest prawdą. Jezus mówi, jestem drogą, prawdą i życiem. I niech Twoje Słowo, Panie, dzisiaj zmieni nasze serce. Niech nasze serce pozna prawdę.
Twoją prawdę. My w sercu Twoim ukryci jesteśmy kochani. Nie musimy się bać, bo jesteśmy kochani. Jesteśmy kochani, nie musimy się bać, bo jesteśmy kochani. My w sercu Twoim ukryci. Przyjdź z miłością dzisiaj do nas. Daj nam doświadczyć Twojej miłości, Twojej obecności. Duchu Święty, przenikaj nas. Nasze serca, nasze umysły, nasze myśli. Wszystkie sfery naszego życia. Niech Twoja łaska rozleje się obficie. Wszędzie, gdzie tam jest smutno, wszędzie tam, gdzie jest jakiś ból, gdzie jest brak miłości, bo Twoja miłość leczy wszystko. Twoja miłość usuwa lęk. Niech Twój Święty dziś przenika mnie i niech zawsze już gości w duszy mej. I niech spadnie deszcz.
miłość swą. Dla tych, którzy miłują Go. Dla tych, którzy chcą miłować Go. My dzisiaj pragniemy, Panie, doświadczyć Twoich obietnic, bo wszystkie obietnice są dla nas. Jesteśmy ludem wybranym, ludem kapłańskim. Jesteśmy owcami z Twojego pastwiska. Panie Jezu, otrzymaliśmy Twojego Ducha przez Chrzest Święty. Otrzymaliśmy to, co było oczekiwane od wieków. Jesteśmy przeznaczeni, aby chodzić w Twoje chwale, Panie, nie w smutku. Pan Jezus mówi, niech Wasze serca będą wolne od trosk. Kiedy ciągle użalamy się nad naszą przeszłością, kiedy martwimy się o naszą przeszłość, przyszłość, wtedy chodzimy w smutku. Są tchnienia złego ducha. Bo Pan Jezus mówi, niech Wasze serca będą wolne od trosk. List do Kolosan, 1 rozdział, 26-27 werset. Tej tajemnicy ukrytej od wieków i dla pokoleń, która teraz objawiona została Jego Świętym. Święty, kiedyś miałem takie wyobrażenie, że święty to jest taki perfekcyjny, idealny. Ale w końcu sprawdziłem to sobie. Co tak naprawdę oznacza święty? Święty to jest ten, który idzie za Panem. Może czasem upada, ale wstaje, idzie dalej, nie poddaje się. Apostołowie też czasem upadali, też wątpili, ale wstawali i szli dalej. Szli za swoim mistrzem. Która teraz została objawiona Jego Świętym, Tobie i mi. Im Bóg zechciał dać do poznania, co jest bogactwem chwały zawartej w tej tajemnicy dla pogan. Jest nim Chrystus w was. Chrystus w was. Chrystus w tobie, Chrystus we mnie. Nadzieja chwały. To oznacza, że jesteśmy stworzeni do tego, aby wchodzić w Jego chwale. Jesteśmy dziedzicami łask Bożych, jesteśmy dziećmi Królestwa Bożego. Jak mówi Izajasz, przywdziej szatę chwały, a porzuć szatę smutku, która została na zawsze dana Ci od Pana, na zawsze. Nie kłaniajmy się problemom, nie kłaniajmy się trudom, które nas napotykają, ale oddawajmy chwałę Panu. Bo kiedy mówimy nasze Amen, tym samym potwierdzamy, że Bóg jest prawdą mówny i dotrzymuje swoje obietnicy. Jesteśmy stworzeni, aby chodzić w Jego chwale, w Jego radości, w Jego miłości. To wielki zaszczyt, że chodzimy w Jego Królestwie. Dotykaj nas. Panie Jezu, zapraszamy Cię całym sercem, abyś dzisiaj nas uzdrawiał, abyś przychodził do tych miejsc, gdzie jest jeszcze ciemno. Ty jesteś światłością świata. Ty jesteś światłością dla naszych serc, dla naszych umysłów. Przyjdź i zmień te wszystkie sfery, gdzie jest jeszcze ciemno. Zapal swoje światło. Otwieramy dzisiaj każdy zakamarek naszych serc, naszych umysłów, naszego ciała, bo nasze ciała także są uświęcone i są w mistycznym ciele Jezusa Chrystusa. Przyjdź, Panie, ze swoim światłem.
Jezus jest z nami tu. Jezus jest z nami. Święty Paweł, Ty nie stworzyłeś nam po to, abyśmy się martwili, abyśmy się przejmowali wszystkim, bo dałeś nam swoje obietnice, że o cokolwiek poprosimy Twojego Ojca w imię Twoje, wszystko otrzymamy na modlitwie. Więc jesteśmy zwycięzcami. Panie, spraw, abyśmy zawsze żyli przez wiarę, żebyśmy patrzyli przez wiarę, żeby w naszym sercu, żeby nasze serce wypełniała nadzieja. Jeśli modlisz się o coś,
nie załamuj się na tej drodze. Dlatego, że obietnice Boże są dla Ciebie i są dla mnie. Hebrajczyków 6 rozdział. Pragniemy zaś, by każdy z Was okazał tę samą gorliwość w doskonaleniu nadziei aż do końca. Abyście nie stali się ospałymi. Gdzieś jest napisane, obudź się, a zajaśnieje Ci Chrystus. Żebyśmy nie poddawali się zniechęceniu. Żebyśmy byli gorliwi w trwaniu przy Tobie, Panie. Nieustannie szukali Twojej obecności w każdym dniu, w każdej czynności, w każdej relacji. Abyście nie stali się ospałymi, ale naśladowali tych, którzy przez wiarę i cierpliwość stają się dziedzicami obietnic. Przez wiarę stajemy się dziedzicami obietnic. Sprawiedliwy dzięki wierze żyć będzie. Ale bowiem gdy Abrahamowi uczynił obietnicę, nie mając nikogo większego, na kogo mógłby przysiąc, przysiągł na samego siebie, mówiąc, zaiste hojnie Cię pobłogosławię i ponad miarę rozmnożę. A przecież Abraham tak cierpliwie oczekiwał, otrzymał to, co było obiecane. Ludzie przysięgają na kogoś wyższego, a przysięga dla stwierdzenia prawdy jest zakończeniem każdego sporu między nimi. Dlatego Bóg, pragnąc okazać dziedzicom obietnicy ponad wszelką miarę niezmienności swojego postanowienia, wzmocnił je przysięgą, abyśmy przez dwie rzeczy niezmiennie, co do których niemożliwe jest, by skłamał Bóg, czyli Bóg nie kłamie, Bóg mówi prawdę, mieli trwałą pociechę. My, którzyśmy się uciekli do uchwycenia ofiarowanej nadziei, trzymajmy się jej jak bezpiecznej i silnej dla duszy kotwicy. Niech nadzieja, niech wiara będzie kotwicą naszej duszy, niech Chrystus będzie kotwicą naszych serc. Mamy się uchwycić kotwicy Słowa Bożego, które jest korzeniem. Chrystus jest korzeniem. Aby się nie lękać. Trzymajmy się jej jak bezpiecznej i silnej dla duszy kotwicy, która przenika poza zasłonę, gdzie Jezus jako poprzednik wszedł za nas, stawszy się arcykapłanem na wzór Melchizedeka. Jezus jest naszą pieczęcią. Zostaliśmy odkupieni za najwyższą cenę. Zostałeś odkupiony za najwyższą cenę przez Jego krew. Jesteś usprawiedliwiony, jeśli tylko przychodzisz do zdroju Jego miłosierdzia. Król Dawid mówi, że szczęśliwy człowiek, któremu Pan nie poczytuje grzechów. Szczęśliwy człowiek, któremu Pan nie pamięta grzechów. Więc ja i Ty jesteśmy szczęśliwi. Dziękujemy Ci, Panie, za sakrament spowiedzi świętej, że możemy cieszyć się tym szczęściem, że już jesteśmy zbawieni. Że dzięki temu otworzyło się niebo nad nami. Że możemy chodzić w Twoim Królestwie, Jezu. I prosić Ojca o wszystko w Twoim. I każda obietnica, wszystkie te obietnice są dla nas. Thank you.
ta moc wpływa na nas. Chcemy doświadczyć Twojej mocy, Twojej miłości. Pragniemy. Wiedzą, wie, i jak wie, za kogoś modlisz, nie wątp, bo Jezus jest wielki. Naprócisz się, rozbawisz się i zginą. Jeśli się o coś modlisz, nie wątp, ale miej nadzieję. Twoje serce będzie zakotwiczone w Słowie Bożym, nie w obietnicach. Byście trwali w wierze. Jego wielkie jest. Ugruntowani i stateczni. A nie chwiejący się w nadziei. Nieodłącznej od Ewangelii. Bo Ewangelia jest prawdą. Śpiewaj za mną chwałę wielki. Przez Niego wypowiada się nasze amen Bogu na chwałę. Błogosławiony, który Cię winie, Pana święty. Jeśli położyłeś coś przed Panem, są ludzie, którzy stracili pracę. Połóż teraz przed Panem. Pan już w tym jest. Jeśli jesteś na coś chory, może to teraz trochę tak śmiesznie zabrzmi, ale powiedz Ojcu, On jest Twoim Ojcem.
Powiedz, tata, mam bubę! Powiedz, tata, mam bubę. Tak jak dziecko przychodzi nieraz do mnie, moja mała Ala, i mówi, tata, mam bubę. Ja biorę plaster, błogosławię i leczę jej tą bubę. Wierzę, że Pan ci będzie uzdrawiał. Będzie uzdrawiał nasze serca, nasze ciała. Ale najważniejsze jest spotkanie z Nim. Wszystko dzieje się przez spotkanie. My Cię tak potrzebujemy. Tak bardzo Cię potrzebujemy, Jezu. Kiedyś usłyszałem coś takiego, że jeśli sobie z czymś nie radzisz, to zaproś to miejsce Ducha Świętego. Ja sobie z niczym nie radzę, więc nieustannie Go potrzebuję zapraszać. On chce, żebyśmy w tym codziennym życiu żyli w sposób naturalny, z Jego nadprzyrodzonymi darami. Cieszyli się Jego obecnością. Tym, że możemy słyszeć Jego głos. To jest dla każdego. To jest dla Ciebie, to jest dla mnie. Poproś teraz, Panie, ja chcę słyszeć Twój głos. Ja chcę mieć serce otwarte na Twoje natchnienia. Duchu Święty, przyjdź ze swoimi darami też. Z poznaniem. Chcę rozumieć Twoje słowo. Chcę się karmić słowem. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale tym wszystkim, co z ust Bożych pochodzi. Duchu Święty, przyjdź, abyśmy żyli w pokoju, w miłości. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Ja i Ty jesteśmy posłani. Ja i Ty jesteśmy lampą dla świata. Jesteśmy z Nim zjednoczeni. Chrystus jest w was. Nadzieja chwały. Czy to nie wspaniałe, że możemy chodzić w Jezusie Chrystusie, w Jego obecności, odziani w Jego majestat? Ale często patrzymy na swoje słabości, na przez jakiegoś ducha oskarżenia. Przecież Jezus mówi, nie przyszedłem świat potępić, ale świat zbawić. On Cię nigdy nie oskarża. Jego miłosierdzie jest większe niż mój grzech, niż Twój grzech. Wyrzekam się każdego oskarżenia w imię Jezusa, ale wyrzekam się też każdego lęku przed moją przyszłością w imię Jezusa. Wyrzekam się też lęku przed tym, aby o Nim świadczyć w imię Jezusa. Duchu Święty, przyjdź jak ogień w te przestrzenie. Nie musimy się bać opinii. Nie musisz się lękać człowieka. Kiedy jedną duszę przyprowadzisz do Jezusa, całe niebo się cieszy. Czasem tak niedużo trzeba, jedno słowo, czasem jedno błogosławieństwo, jedna modlitwa. Ale On nas zaprasza do czegoś więcej. Wtedy Jezus podszedł, Ewangelia Świętego Mateusza,
28 rozdział, 18 werset. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: dana jest mi wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dziękuję Ci, Panie, że przez chrzest święty otrzymałem Ducha Świętego. Dziękuję Ci za moich braci i siostry, że Duch Święty mieszka w nim, że chodzimy w nim. Dana jest mi wszelka władza na niebie i na ziemi. Jezus mówi: jak mnie Ojciec posłał, tak i ja was posyłam. Dzięki Duchowi Świętemu. Pan Jezus powiedział: ci, którzy uwierzą w moje imię, będą wyrzucać złe duchy, uzdrawiać chorych, leczyć z niemocy. Każda ta obietnica jest w Tobie przez Jezusa Chrystusa. Duchu Święty, rozpal nasze serca, żebyśmy byli odważni. Odnów w nas serce czyste i daj nam ducha niezwyciężonego. Nie musisz być idealny, nie musisz być perfekcyjny. Czasem upadniesz, ale wstajesz, idziesz dalej. Pan zawsze podnosi, Pan pociesza. Wiecie, czasem kiedy upadłem, to Bóg przychodził, mnie pocieszał, podnosił, dawał mi swoje słowo. Duchu Święty, przyjdź teraz, rozpal w nas, rozpal w nas wiarę. Przyjdź, Duchu Święty. Dotykaj teraz serc. Panie Jezu, uwielbiam Cię w każdym sercu. Ja wierzę, że teraz przychodzisz z spokojem, Panie, ze swoim ogniem. Jeśli masz zwątpienie, że Bóg Cię kocha, to nie jest Boże. To nie jest od Ducha Świętego. Jezus mówi: umarłem za Ciebie na krzyżu. Tak bardzo Cię ukochałem. Nie ma większej miłości, gdy ktoś życie oddaje za swoich braci. On oddał za Ciebie swoje życie, abyś mógł żyć, abyś mógł się radować, abyś mógł oddawać Mu chwałę. Aby Jego Duch był w Tobie, ten, który unosi się nad wodami. Duchu Święty, rozlewaj się na nas. Przyjdź, Duchu Święty, uzdrawiaj z każdej niemocy. Porzuć każde zwątpienie. Wierz w obietnicę, która jest Ci dana w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Osoba, która, albo osoby, które myślą czasem, że jak Boga nie czują, to Go nie ma. Bóg zawsze jest przy Tobie, nawet jak Go nie czujesz. Czasem Go czujemy, to prawda. W naszych sercach Jego miłość, Jego jak rozkosz. Ale Pan jest też z Tobą, jak Go nie czujesz. Ale On Cię prowadzi, On Cię umacnia w wierze. Aby Twoja wiara była oparta na Słowie Bożym. Kiedyś miałem takie doświadczenie,
podczas jednego z nabożeństw, kiedy modliliśmy się za ludzi z przyjacielem, czułem się kompletnie jak karton. Dosłownie jak karton. Nigdy nie miałem takie poczucie pustki. Ale Pan mówił, ufaj, to ja działam, nie Ty. Się piękne łaski na ludzi rozlewały. Pan uzdrawiał fizycznie z chorób fizycznych, uzdrawiał z chorób duchowych. Pan zawsze jest przy Tobie. Moja łaska przy Tobie. Widzę teraz osoby, które płaczą. Mam taki obraz. Kobiety, która bardzo płacze. I doświadczasz teraz miłości Bożej. Duchu Święty, przyjdź jeszcze bardziej do tego serca. Pan Bóg Cię dotyka swoją miłością. Nigdy nie wątp, że On Cię miłuje, że On Cię kocha. Nie myśl o sobie, że jesteś zła. Jesteś dzieckiem Bożym. Jeżeli masz jakieś słabości, zapraszaj w nie Pana, aby Ci pomagał, aby Ci podnosił. Pan Cię nie oskarża. Bóg Cię nie oskarża. Ale pragnie przychodzić do Twoich słabości. Tam, gdzie sobie nie radzisz. Jezus Cię teraz przytula. Przytula Cię. Bóg chce teraz przyjść wszędzie tam, gdzie jest lęk. Nie lękajcie się. Bo ten, który mieszka w was, jest większy od tego, który działa w świecie. Nie lękaj się. Doskonała miłość usuwa lęk. A Jezus jest doskonałą miłością. A On jest w tobie. Powiedz teraz, w imię Jezusa się wyrzekam każdego lęku. Tak przyszedł. Panie Jezu, błogosławimy tą osobę. Duch Święty teraz wchodzi z mocą i zabiera Ci ten lęk. Uwalnia Cię od lęku. Nie lękaj się, kiedy stajesz do modlitwy. Nie lękaj się. Kiedyś święty ojciec Pio powiedział takie zdanie: nie umniejszajmy miłosierdziu Bożemu i prośmy Boga o wielkie rzeczy. O wielkie rzeczy, bo wtedy jeszcze większa objawia się Jego chwała. Pan przychodzi teraz do tych, którzy są w niemocy. Taka niemoc duchowa. Widzę teraz, jak Pan Jezus podnosi Cię. Tak jakby Cię brał pod pachę, podnosi Ciebie. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Wiecie, kiedyś wszedłem do domu, miałem taką niemoc, że leżałem na podłodze. Po prostu nie miałem na nic siły. A w tym dniu byłem umówiony na modlitwę. Nawet jakby intelektualnie mi to zostało zabrane. Nie wiem, takie doświadczenie duchowe. Leżałem na podłodze i zacząłem się modlić. Wtedy akurat był taki okres, że modliliśmy się za kapłanów tą koronką do chwały Chłest Maryi. Zacząłem się modlić. Byłem taki słaby, myślałem, że nie będę się modlił wieczorem z tym człowiekiem. Ale jak się zacząłem modlić, pomimo to, że leżałem, modliłem się. Mówię, Panie, chcę walczyć. Nie swoją mocą, ale Twoją mocą. Robuś. Weź się tam. Sesja.
ja. Wtedy zobaczyłem siostrę zakonną. Dostałem taki obraz, widziałem siostrę zakonną, która modli się za mnie. I wiecie, w ciągu jednej minuty zostałem uwolniony z całej tej niemocy. I później, kiedy zostałem uwolniony, pytałem Pana: Panie, co to jest? Kto to był? I Pan powiedział, dostałem takie słowo, gościnne nawiedzenie, i Pan powiedział, że to była siostra Amelia, ta, której Jezus podyktował tą modlitwę. Zapraszamy Was teraz, wszyscy święci, do tej modlitwy. Wy, którzy nam pomagacie, którzy też zostawiliście nam wiele wskazówek, jakiś zapany. Kocham te momenty, kiedy przychodzą święci, kiedy pomagają. Pan teraz leczy z niemocy, podnosi się. Bo ten, który mieszka w nas, jest większy od tego, który działa w świecie. Jest ktoś, kto cierpi na ból kolana. Módlmy się wszyscy. Wszyscy razem się módlmy. Uwielbiajmy Pana. Jeżeli ktoś ma poznanie, to też proszę, piszcie tam. Pan leczy kolano teraz. Przyjmij łaskę uzdrowienia. Lewe kolano. Wierzę, że jest to lewe kolano. Przyjmij łaskę uzdrowienia teraz. Połóż rękę i powiedz: w imię Jezusa. Niech te kolano będzie zdrowe. W imię Jezusa. Duchu Święty, przyjdź jak ogień w to miejsce. Wypal wszystko to, co przeszkadza w tym kolanie, aby było zdrowe. Aby ta noga była zdrowa dla Twojej chwały. Tam, gdzie Duch Święty, tam uzdrowienie. Tam jest miłość, tam radość, tam pokój. Widzę kogoś, kto leży w łóżku, ale ogląda to przy ekranie teraz. Leży w łóżku. Modlimy się teraz za Ciebie, za tą osobę. Panie Jezu, przyjdź z uzdrowieniem teraz. Przyjdź do tej osoby. Przyjdź do tej osoby. Duchu Święty, przyjdź. Panie Jezu Chryste, omywamy ją teraz Twoją najdroższą krwią. I w imię Jezusa wstań, w imię Jezusa przyjmij swoje uzdrowienie. Duchu Święty, przyjdź. Nie wątpij. Pan Cię uzdrawia. Przyjmij swoje uzdrowienie. Chwała Ci Jezu, chwała Ci Jezu. Oddaję Ci cześć i chwałę, mówiąc nasze amen w tym uzdrowieniu. Panie Jezu, ogłaszamy teraz uzdrowienie tych stóp i nóg. Pisała Jola. Więc w imię Jezusa niech Twoje nogi staną się zdrowe. Niech te nogi, niech te stopy obmyje najdroższa krew Jezusa. W Twoje imię, Panie, nakazujemy, by te nogi stały się zdrowe. Panie, jeśli chcesz, możesz nas uzdrowić. Kiedyś się modliłem z taką kobietą, która od urodzenia była bardzo chora, ciężko jej było oddychać. Miała ból nogi, ból biodra. I kiedyś powiedziała: Panie, jeśli Ty chcesz, możesz mnie uzdrowić. Ja będę czekała.
przyszedł czas uzdrowienia. Pan ją uzdrawiał. Uzdrowił jej biodro, uzdrowił jej kolana. Mogła pierwszy raz swobodnie oddychać. Chwała Panu. Wierzę, że teraz Bóg pragnie uzdrawiać płuca. Jeżeli masz chore płuca, to połóż teraz ręce na swoje płuca. Połóż. Panie Jezu, Ty, który mieszkasz we mnie, dzięki Eucharystii, jestem z Tobą zjednoczony. Ty, Jezu, który 2000 lat temu chodziłeś po ziemi, uzdrawiałeś chorych, niech teraz moje dłonie staną się Twoimi dłońmi. I ja wierzę, że już tak jest, Jezu. Panie Jezu, w Twoje imię niech teraz moje płuca staną się zdrowe, aby mógł swobodnie oddychać. Jeśli mam jakieś skutki po covidowe, jeśli masz, to teraz w imię Jezusa niech Twoje płuca zostaną uzdrowione. W imię Jezusa. Ci, którzy uwierzą w Twoje imię, będą uzdrawiać. Duchu Święty, rzuć ogień w te płuca teraz. Niech spłonie wszystko to, co nie pochodzi z Twojego ducha. Wszystko to, co przeszkadza oddychać. Niech spłonie w ogniu Twojej miłości. I w imię Jezusa niech te płuca będą zdrowe. Pomódlmy się teraz za oko. Kasiu, jeśli jesteś, to modlimy się za Twoje oko teraz. I w imię Jezusa niech Twoje oko stanie się zdrowe. Niech Twoje oko będzie zdrowe. W imię Jezusa niech odejdzie opuchlizna z tego oka. Wszystko to, co przeszkadza w widzeniu. Panie Jezu, dotknij teraz tego oka, tak jak dotykałeś oczu ślepców, smarowałeś je błotem, śliną. Twoje modlitwy były niesamowite. Dotknij teraz to oko, Panie Jezu. W imię Jezusa, niech to oko będzie zdrowe, aby mogło widzieć Twoją chwałę, Panie. Teraz do Jezusa tych, którzy Go jeszcze nie znają. Weź ich za rękę. Członków swoich rodzin, swoje dzieci, swoich małżonków. Ale zróbmy coś, do czego zachęca nas Jezus. Abyśmy potrafili nakarmić naszych wrogów. Weź teraz za rękę kogoś, kto najbardziej w życiu Cię skrzywdził. Zamknij oczy i przyprowadź tę osobę. Przyprowadź ją pod krzyż Jezusa, nawet jeśli to jest dla Ciebie trudne. Kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Krzyż to miłość. Tak jak On Tobie wybacza każdy grzech, nie wypomina, nie pamięta. Ty przyprowadź teraz tą osobę do Jezusa i powiedz, ja wybaczam tej osobie w imię Twoje, Panie, w święte imię Jezus. I oddaję Ci każdy ból mego serca, każde zranienie. Więcej, to połóż teraz. Wszystkich ich przyprowadź. Panie Jezu, ja wybaczam w imię Jezusa. Jest ktoś, kto ma żal do swojej siostry. Jest ktoś, kto ma żal do swojego ojca.
dzięki nim jesteśmy. Jesteś dzięki Twojej matce, dzięki Twemu Ojcu. I choćby Twój ojciec rozum stracił, szanuj go. Kto czci matkę, ten skarby gromadzi. I wiele grzechów odpuszczonych mieć będzie. Wybaczam mojej matce. Powiedz, w imię Jezusa wybaczam. I Panie Jezu, ja przyprowadzam ich pod Twój krzyż. I oddalę ja te osoby Twojemu miłosierdziu. Nie poczytaj im tego grzechu, Panie. Ale ja chcę być taki jak Ty. Ty, kiedy Cię torturowano, mówiłeś, wybacz im, Ojcze, bo nie wiedzą, co czynią. Ja chcę być taki jak Ty, bo Ty jesteś we mnie. Ty mówisz, Panie, że cóż to jest kochać tych, którzy nas miłują? Czy ci poganie tego nie czynią? Kochajcie tych, którzy was nienawidzą. Błogosławcie tych, którzy was złorzeczą. Ja błogosławię dzisiaj każdego, który kiedykolwiek w życiu mi złorzeczył. Kiedy mnie upokorzył, kiedy mnie skrzywdził. W imię Jezusa błogosławię Ci. I wierzę, że teraz błogosławieństwo spływa na te osoby. I chcę ich, Panie, ukochać teraz. W Twoje imię. Tak jak Ty ich kochasz, bo nie jestem lepszy od nikogo. Tyle mi wybaczyłeś. Wielkie rzeczy mi wybaczyłeś. Wielkie rzeczy mi wybaczyłeś. A ja czasem jestem złamany przez czyjeś słowo. Wybaczam teraz i kocham Cię, Panie Jezu, w tym człowieku. Daję Ci cześć i chwałę. Ja wierzę, że teraz spływa Twoja łaska. Leczysz moje serce. I ogień rozpala się nad tym człowiekiem. I wyciągnij, Panie, wszystkie te kolce z mego serca. I wlej swój pokój, swoją miłość. Panie, jak pragnę kochać innych. Po tym poznacie, że jesteście moimi uczniami. Po tym was poznają, że jesteście moimi uczniami. Gdy będziecie się wzajemnie miłowali. Blondynkę z włosami tak do ramion, do brody, w wieku średnim, pochyloną, walczącą, z jednej strony chcesz wybaczyć, chcesz to oddać, a z drugiej strony twoje emocje cię jeszcze trzymają. Pan Jezus mówi, oddaj, będziesz wolna, nie walcz. Chcę Ci dać wolność, Twoje serce będzie wolne. Jeśli jest taka osoba, to ufam, że jest, to przyjmij tą łaskę. Teraz przyszła Ania. I Aniu, piszesz, że chcesz być uwolniona od lęku. Od niewybaczenia. To powiedz teraz, wybaczam wszystkim, którzy mnie skrzywdzili w imię Jezusa. Możesz ich wypowiedzieć, te osoby. Modlimy się teraz za Twoje serce, Aniu. Panie Jezu Chryste, ja wierzę, że teraz przychodzisz ze swoją łaską, że uwalniasz serce Ani od lęku, bo Ty mówisz, nie lękajcie się. Duchu Święty, przyjdź teraz z mocą. Przyjdź jak ogień. Przyjdź jak wiatr. Przyjdź w delikatnym powiewie. Przyjdź, Duchu Święty. Panie Jezu Chryste, też zawierz wszystkie skutki po grzechu, po magii, okultyzmie, po zabobonach.
Panie Jezu, przyjdź. Uwolnij te miejsca. Uwolnij nasze ciała, jeżeli były poddawane jakimś praktykom okultystycznym, kiedy chodziliśmy do jakichś szamanów, do bioenergoterapeutów, do uzdrowicieli. Przepraszam Cię, Panie Jezu, za to, że szukałem uzdrowienia tam, gdzie nie trzeba. Że narażałem się na działanie złego ducha. Panie Jezu, zabierz teraz te skutki z nas, niech to spadnie. Chcemy być wolni w Twoje imię. Powiedz teraz, kocham Cię, Jezu. Kocham Cię, Jezu, tak jaki jestem, kocham Cię. Ze swoimi słabościami. Pan Jezus pytał Piotra, czy Ty mnie kochasz, Piotrze? Czy mnie miłujesz? Piotr mówi, tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Czy Ty mnie kochasz, Piotr? Czy Ty mnie kochasz, Kasiu? Czy Ty mnie kochasz, Asiu? Czy Ty mnie kochasz, Moniko? Czy Ty mnie kochasz, Krzysztofie? Tak, Panie, kocham Cię. Choć wiele razy Cię zawiodłem, ale Cię kocham. I nie chcę tego robić. Więcej kocha. Duchu Święty, uwielbiaj w nas Jezusa. Panie, jak dobrze jest Cię wielbić. Modlitwa daje radość. Kiedyś nie wiedziałem, że modlitwa może dawać tyle radości, wspaniałej radości. Dlatego, że Cię uwielbiamy, że to jest spotkanie. Teraz kobietę, w której jest walka, ta walka duchowa, zmagasz się ze swoimi myślami. Ale proszę Cię, zrób tylko jedno teraz. Nie myśl o sobie źle, ale zrób jedno teraz. Powiedz, Panie Jezu, oddaję Ci całe moje życie. Całą moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. I proszę Cię, Panie Jezu, poprowadź mnie tą drogą, którą dla mnie przygotowałeś. Pan Cię zaplanował. Bóg Cię zaplanował. On Ci włożył w łono Twojej matki. To nie jest przypadek, że jesteś na świecie. On ma dla Ciebie dobry plan. Duchu Święty, oddaję się teraz Tobie. Oddaję Ci moją sferę emocjonalną, intelektualną. Oddaję Ci moje serce, moje ciało, moją duszę. I Duchu Święty, zarządzaj tym tak, jak chcesz. Tam ktoś prosił o uzdrowienie swoich emocji. Duchu Święty, przyjdź z swoim uzdrowieniem. Ale też Pan zachęca się do czytania Słowa. Do rozważania Słowa Bożego, bo Słowo oczyszcza, Słowo uwalnia, Słowo Boże uzdrawia. Wszystkim tym, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Jezus przychodzi jako Słowo wcielone. Wiesz, że teraz Duch Święty przychodzi do Ciebie z mocą, że się uspokajasz. Panie, więcej Twojej mocy, więcej miłości. Jesteśmy owcami Twojego pastwiska.
też do innych osób, które walczą ze swoimi emocjami. Prosicie o przemianę waszych emocji, ale najpierw Pan chce, żebyście zaakceptowali, gdzieś zaakceptowały, bo tu bardziej do kobiet jest, żebyście zaakceptowały najpierw swoje emocje, bo one nie są złe. Zaakceptowały i oddały je Panu, aby je upiększał, aby nimi kierował, aby je ukierunkowywał właściwie. Ale żeby przyjąć łaskę, najpierw trzeba zaakceptować siebie ze wszystkimi słabościami, ze swoją może mocną emocjonalnością, bo emocje są darem, a nie przeszkodą. Pan będzie cię układał, ale nie walcz z tym, tylko zaakceptuj. Dlatego, że Jezus akceptuje ciebie dzisiaj, taką, jaką jesteś. W całości. Bez reszty. Tam nie ma drobnym druczkiem. Jezus cię kocha i akceptuje w całości. Dzisiaj. I mało, że akceptuje, to jeszcze powołuje do życia z Nim. Może do składania świadectwa o Nim. Jemu nie przeszkadzają twoje słabości. Ale chcę, żebyś siebie kochała. To jest najważniejsze przykazanie. Będziesz miłował Pana Boga swego. Ze wszystkich sił swoich, całym sercem swoim. A bliźniego swego jak siebie samego. Jeśli są tu osoby, które mają problem właśnie z akceptacją siebie, to zaakceptuj dzisiaj. To jest twoja decyzja. Bóg przyjmie twoją decyzję. Pobłogosław siebie z miłością. Swój umysł, swoje serce. I przyjmij tą prawdę o sobie, że jesteś dobra, że jesteś dobry. Stworzony na obraz i podobieństwo Boże. A kiedy Bóg stworzył człowieka, kiedy stworzył ciebie, powiedział: wszystko, co stworzyłem, jest bardzo dobre. Amen. Moje dzieci są bardzo dobre. Chociaż czasem na rozrabiają. Ale są bardzo dobre. Ale nawet jak nie rozrabiają, to nie zmienia faktu, że są dobre. I je kochamy całym sercem. I ty kochasz swoje dziecko. Czy myślisz, że Bóg mnie je kocha? Czy Bóg mnie kocha ciebie? Bóg tak bardzo umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzył, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jeżeli jeszcze wątpisz w swoje uzdrowienie, jeżeli modlisz się w jakiejś sprawie, a wątpisz, to porzuć teraz te wątpliwości. W imię Jezusa ja się wyrzekam każdej wątpliwości, dlatego że jestem stworzony, aby chodzić w Królestwie Bożym, chodzić w Jego chwale, w Jego mocy, wierząc w Jego obietnicę. Ewangelia świętego Mateusza, 21 rozdział, od 21 wersetu. Jezus odpowiedział im: to było, kiedy Jezus szedł z apostołami i machnął ręką i drzewo figowe uschło. I apostołowie dziwili się, że drzewo tak szybko uschło. I Jezus odpowiedział im: zaprawdę zapewniam was, jeśli będziecie mieć wiarę i nie poddacie się wahaniom,
to nie tylko z drzewem figowym będziecie tak mogli uczynić, ale nawet jeśli tej górze rozkażecie unieść się i rzuć się w morze, to tak się stanie. I o cokolwiek z wiarą prosić, poprosicie w modlitwie, otrzymacie. Ja teraz w imię Jezusa gromię każdego ducha niewiary, który przeszkadza nam. W imię Jezusa gromię teraz ducha niewiary. Każdą wątpliwość. Panie, my przyjmujemy Twoje słowo. Panie, ulecz naszą niewiarę. Jeżeli jest osoba, która ma tutaj jakieś przebarwienia skórne, jakąś chorobę skóry, czy to jest po jakimś oparzeniu, to teraz wierzę, że Pan uzdrawia to miejsce. Niech w imię Jezusa Twoja skóra się odnowi teraz. Niech będzie taka, jak została stworzona w Królestwie Bożym. Niech w imię Jezusa odejdzie to wszystko, co Ci przeszkadza na tej skórze, czego się wstydzisz. W imię Jezusa. Panie Jezu Chryste, ja odmywam teraz to miejsce Twoją najdroższą, najświętszą krwią. Oddaj to Panu w takim zaufaniu, że Pan już w tym jest, że Pan uzdrawia. Przyjmujemy uzdrowienie. Jeżeli jest tu jeszcze jakieś takie ścięgno napięte, które Ci przeszkadza ruszać głową, to w imię Jezusa niech to wszystko się rozluźni. Niech to się stanie zdrowe. Duchu Święty, przyjdź w to miejsce. Przyjdź, Duchu Święty, uzdrawiaj. Jeżeli masz jakąś chorobę stóp, podstopia, może to jest grzybica, która dokucza Ci, jakieś pieczenie, albo jakaś inna choroba, to teraz proszę Cię, przyjmij uzdrowienie. Panie Jezu Chryste, przyjdź do tych stóp teraz. Ja odmywam te stopy najdroższą Twoją krwią, Panie. W Twoje imię niech te stopy zostaną uzdrowione. Twoje imię, Panie, oddaję Ci cześć i chwałę w tym uzdrowieniu teraz. Ktoś, Beatka teraz pisze, proszę o uzdrowienie pamięci. Beatko, oddaj teraz swoją pamięć Duchowi Świętemu. Powiedz, Duchu Święty, oddaję Ci moją pamięć i Ty ją zarządzaj. Oddaję Twojej władzy, Duchu Święty. W Twoje imię niech ta pamięć będzie dobra. W Twoje imię, Panie Jezu, niech ta pamięć teraz zostanie uzdrowiona. W Twoje imię. Tam pisze, że ma chorobę bielactwa.
Prosimy Cię, Panie, poślij swojego Ducha Świętego w to miejsce teraz, do tej osoby. Poślij, Panie, swojego Ducha Świętego. I niech ta choroba teraz odejdzie w Twoje imię, przed którym klęknie każde kolano. Duchu Święty, przyjdź. Przyjdź, Duchu Święty. Niech w imię Jezusa zostanie ta choroba wyrzucona. Wyrzucamy teraz tą chorobę. W imię Jezusa ogłaszamy Twoje uzdrowienie, Panie, Twoją chwałę, Twoją miłość. I oddajemy Ci cześć i chwałę w tej osobie teraz. Duchu Święty, przyjdź do niej. Obmywamy ją, Panie, Twoją najdroższą krwią. Wierzę, że ją uzdrawiasz. Wierzymy, że ją uzdrawiasz teraz. Coś chore dziecko, jakąś chorobę autystyczną lub jakąś inną chorobę, która pomódlmy się teraz też za te dzieci. Panie Jezu Chryste, przyjdź teraz z mocą do tych dzieci. Przyjdź, Panie Jezu. Panie Jezu, i połóż na nie swoje ręce. Tak jak to robiłeś 2000 lat temu. Tak jak położyłeś swoje ręce na córkę Jaira. Chyba dobrze pamiętam. Panie Jezu, połóż swoje ręce teraz na te dzieci. I w imię Jezusa, naszego Pana, niech odejdą te choroby. Niech odejdzie autyzm w imię Jezusa. Niech odejdzie wszystko to, co przeszkadza. Odejdą wady wzroku w imię Jezusa. Duchu Święty, przytulasz te dzieci. Jeżeli masz problem z agresją, irytujesz, a oddaj to teraz Panu Jezusowi. Zamknij oczy i stań pod krzyżem. Powiedz: Panie Jezu, ja Ci oddaję. Moją irytację, moją złość, agresję. Często tak jest, bo źle o sobie myślimy. Szukaj w Tobie tego, co jest dobre. Zacznij wielbić w sobie Pana Jezusa. Panie Jezu, ja wierzę, że zabierasz teraz te słabości. Że zabierasz złe nawyki. Przychodzisz w te miejsca, gdzie jest złość, agresja, i uwalniasz. W Twoje imię, Panie, niech te miejsca zostaną uwolnione. I proszę Cię, wypełnij to Duchu Święty. Pokojem. Radością, życzliwością do innych, opanowaniem, miłością. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty.
Przyjmij prawdę o sobie. Jesteś kochany dzieckiem Bożym. Przyjmij tą prawdę. Przyjmij tą prawdę. Jesteś kochany dzieckiem Bożym. Nie wątpię. Pan Jezus nas szuka. To On pierwszy do Ciebie wychodzi ze swoją łaską, ze swoim miłosierdziem. On wychodzi jak dobry ojciec. On wychodzi za ojcem. Kiedy wracasz czasem z upadku, jesteś potłuczony, może Ci się wydaje, że zmarnowałeś Twoje życie, ale On wychodzi Ci na spotkanie. On pierwszy wybiega, aby Cię ukochać, aby Cię przytulić, aby wprowadzić Cię na ucztę, aby dać Ci najlepsze sandały, najlepszą szatę. Kiedy Pan Jezus do mnie przyszedł 10 lat temu, nie wytykał mi moich błędów, moich grzechów, ale powiedział: kocham Cię. Kocham Cię, chodź i zaufaj mojemu miłosierdziu. Nigdy nie zapomnę tego spotkania w konfesjonale. Alleluja, Panie, chwała Ci za to. Kiedyś ściągnąłeś ze mnie te ciężary. Pan pragnie Cię uzdrowić. Nie lękaj się. Chcę uzdrowić, uzdrawia jamę brzuszną, narządy w jamie brzusznej, jelita, układ pokarmowy, wątroba, woreczek żółciowy, trzustka. Jeśli identyfikujesz się z tymi słowami, jeśli coś Ci dolega, powiedz: przyjmuję uzdrowienie z Królestwa Bożego. Połóż swoją rękę na brzuchu i w imię Jezusa przyjmij uzdrowienie. Powiedz: w imię Jezusa wyrzucam tą chorobę z mojego brzucha. Nieważne, czy jest to nowotwór, czy jakaś niestrawność, czy guz, czy jakakolwiek inna choroba. Powiedz: wyrzucam tą chorobę w imię Jezusa. Przyjmuję uzdrowienie. Ogłaszam zdrowie w moim brzuchu. I oddaję mój brzuch do Królestwa Bożego. Niech wszystko w tym brzuchu będzie tak, jak Ty, Ojcze, zaplanowałeś. Niech te jelita się poukładają w Boży sposób. W moim brzuchu zapanuje ład i porządek według Bożego zamysłu. Panie Jezu, niech Twoja święta krew spłynie teraz na te wszystkie brzuchy, na te wszystkie narządy, żyły, jelita, organy. Pan Jezus również leczy z zakrzepicy, z zatorów żylnych. Przyjmij uzdrowienie, jeśli coś takiego Ci dolega. Żylaki. W imię Jezusa obmywamy te żyły, Panie, Twoją najdroższą krwią teraz. Jeśli masz żylaki, przyjmij uzdrowienie. Żylaki przełyków. Jezus uzdrawia żylaki przełyku. Przyjmij uzdrowienie. W imię Jezusa przyjmuję uzdrowienie. Niech te żyły będą zdrowe. Jeżeli masz problemy, jeżeli masz hemoroidy, wierzę, że teraz Pan przychodzi i uzdrawia.
W imię Jezusa niech wszelkie hemoroidy, takie dolegliwości odejdą teraz z tych miejsc. W imię Jezusa. Wierzę, że Pan uzdrawia te miejsca teraz. Oddaję Ci cześć i chwałę, Panie Jezu, w tym uzdrowieniu. Chwała Ci, Jezu. Bądź uwielbiony, Panie, we wszystkich tych uzdrowieniach, w swojej miłości, w swojej dobroci. Wielbimy Cię, Panie. Błogosławimy Cię. Oddajemy Ci cześć i chwałę. Jesteś święty, święty, święty. Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, hosanna na wysokości. Panie, Ty mówisz słowo, a słowo staje się ciałem. Twoje słowo uzdrawia. Więc powiedz, Panie, tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja i ciało moje. Gdzie dwoje lub troje spotyka się w moje imię, ja jestem pośród Was. Panie, dziękujemy Ci, że jesteśmy dzisiaj z Tobą. Jakie to wspaniałe być z Tobą. Być w Tobie. Ty w nas. Chwała Ci, Panie, za to. Dziękujemy Ci. Dziękuję Ci za każdą duszę, za każde serce tutaj. Wierzę, że Pan teraz uzdrawia kręgosłup. Jeżeli masz problemy z kręgosłupem, to w imię Jezusa niech Twój kręgosłup zostaje teraz uzdrowiony. Niech zostaną uzdrowione wszystkie nerwy, które są do niego przyczepione, cały ten układ, wszystkie ścięgna, mięśnie, kręgi. W imię Jezusa niech to wszystko, Panie, wróci na swoje miejsce. Niech kręgosłupy, które są krzywe, teraz staną się proste w Twoje imię. Duchu Święty, rzuć ogień teraz w te miejsca. Ja wierzę, że Pan teraz uzdrawia dolną część kręgosłupa, że przychodzi takie ciepło teraz też. Poczucie ciepła w kręgosłupie. Pozdrawiamy też Agnieszkę. Agnieszka jest tutaj właścicielką, a jest z tamtej strony, a my jesteśmy u niej. Panie Jezu, przyjmuję uzdrowienie mojej jamy brzusznej. Chwała Panu. Chwała Panu. Pan Jezus uzdrawia zatoki. Zatoki, ale nie tylko te w czole, że tak powiem, ale szczękowe. Które bolą, promieniując na zęby. Jeśli jest to do Ciebie, to powiedz, przyjmuj uzdrowienie. Przyjmij je. Bo to Pan Jezus do Ciebie przychodzi z tą łaską, bo nie chce, żebyś się męczył. W imię Jezusa niech te zatoki będą zdrowe. Wolne od wszelkich bakterii, od polipów. I to wszystko ustąpi z tego człowieka w imię Jezusa. Duchu Święty, przyjdź jeszcze bardziej, rozlewaj się. Jeszcze zapragnij spotkania z Panem, zapragnij Jego obecności. Pragnij Go całym swoim sercem. Panie, wzbudź nas to pragnienie spotykania się z Tobą. Wzbudź w nas głód Eucharystii, głód Słowa Bożego. Jest osoba, która mocno szlocha, bo myśli, że mnie Pan chce uzdrowić, ale identyfikujesz się z tym. To Ciebie coś dolega. Więc przyjmij to, bo Jezus Ciebie kocha, przecież zna Cię po imieniu. I widzi teraz Twoje łzy i nie chcę, żebyś nie dowierzała, żebyś nie dowierzał. A to jest chyba kobieta. Długie włosy. Kręcone.
proklamuję uzdrowienie moich stóp. Panie Jezu, pieczętujemy te uzdrowienia Twoją najdroższą krwią. Twoje problemy są dla Pana ważne. Ty jesteś ważna dla Boga, dla Jezusa. Jesteś ważna. Twoje życie jest ważne. Jezus się interesuje Twoim życiem. Twoje sprawy są ważne. Bóg współdziała we wszystkim z tymi, którzy Go miłują. Co to znaczy? To znaczy, że nasze sprawy są dla Niego ważne. Ważna jest dla Niego Twoja rodzina, Twoja praca, wszystko, co robisz. Ale także Jego sprawy są dla nas ważne. A Pan pragnie zbawienia wszystkich. Wzbudź nas, Panie, w te pragnienie, też modlitwy za innych. Przyprowadzania Ci tych, którzy Cię jeszcze nie znają, którzy nie doświadczyli Twojej miłości, którzy żyją w ciemności, którzy żyją w potępieniu. Myślą, że Ty ich opuściłeś, Panie. Poślij teraz swojego Ducha do tych, którzy cierpią, którzy zmagają się ze swoimi słabościami, ze swoim grzechem, nie widzą wyjścia. Bo tylko Ty jesteś w stanie wyzwolić i uwolnić człowieka z jego grzechu, z jego słabości. Jeżeli nie dajesz sobie z czymś rady, jeżeli masz problem z nieczystością, połóż to teraz przed Panem i powiedz: Duchu Święty, przyjdź do mnie. Panie Jezu, przyjdź, uwolnij mnie. Chcę być wolny w Twoje imię. Wyrzekam się wszelkiej nieczystości. Jeżeli chcesz być wolny od nikotyny, to nieprawda, że to jest dobre, że lubisz palić. To jest nieprawda, to jest kłamstwo, że lubisz palić. Nie można lubić czegoś, co cię zabija, co ci szkodzi. To jest kłamstwo. Powiedz: nie lubię tego, nienawidzę tego, bo to niszczy moje moje zdrowie, a jesteś świątynią Ducha Świętego. Wyobrażasz sobie coś takiego, że przychodzisz do... Nieraz tak pytam, czy zapaliłbyś papierosa w kościele? Ludzie mówią: no nie, no jak? Przecież to jest świątynia. A przecież Ty jesteś świątynią Ducha Świętego. Twoje ciało jest święte. Powiedz teraz: w imię Jezusa się wyrzekam tego palenia, tytoniu czy czegokolwiek. Panie Jezu, zabierz to ode mnie, bo jest mi trudno, ja nie wiem jak, ale Ty masz moc, aby mnie uzdrowić. Ty masz moc, aby mnie zbawić, aby mnie uwolnić. Ja też tak kiedyś powiedziałem: już nie palę, 10 lat, amen. Chwała Ci, Jezu. Jeżeli masz problem z alkoholem, powiedz: Panie Jezu, uwolnij mnie. Oddaję Ci mój alkoholizm. Uwolnij mnie. Niech opadną teraz wszystkie kajdany, wszystkie zniewolenia. W imię Jezusa. Przecinamy to wszystko mieczem Bożej chwały teraz. I ogłaszamy wolność od wszelkich zniewoleń, uzależnień. W imię Jezusa. Która kiedyś została porażona prądem. Pan Jezus chce Cię uzdrowić z
ze skutków tego wypadku, oddaj Panu teraz te organy, które są zniszczone, które są uszkodzone, skóra, serce też osłabione jest. Poproś Pana, powiedz w imię Jezusa, niech ustąpią te wszystkie skutki. I Panie Jezu, proszę Cię, zabierz mi, oddaję Ci ten wypadek i zabierz mi wszystkie jego skutki. Uzdrów mi te organy, które są uszkodzone. Także oddaję Ci lęk, który mi towarzyszy. W imię Jezusa ogłaszam uzdrowienie mojego ciała i mojego ducha. Duchu Święty, przyjdź z pokojem. Wlej się w te wszystkie sparzone miejsca. Wlej się jak woda, która chłodzi. Która ochładza i daje ukojenie. Wierzę, że Pan Jezus uzdrawia teraz serce, mięsień sercowy. Że Pan teraz uzdrawia choroby serca. Jeżeli identyfikujesz się z tym, przyjmij teraz uzdrowienie dla swojego serca. Przyjmij uzdrowienie. Kochani, też prosimy Was, później przysyłajcie świadectwa. Napiszcie, jeżeli łaska Boża Was dotyka, jeśli spływa na Was pokój, Boża miłość, uzdrowienie, napiszcie później też do nas. Zadzwońcie, napiszcie. To też zawsze umacnia naszą wiarę. Chwała Panu. Chwała Ci, Jezu. Panie, piękne jest Twoje imię, słodkie jest Twoje imię. Twoje imię jest jak miód dla naszych serc, dla naszych umysłów. Emanuel, Bóg jest z nami. Pozdrawiamy też teraz Maryję. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus. Dziękujemy Ci, Mamuś, że nosiłaś naszego Pana w swoim łonie. Prosimy, żebyś Ty nas pozdrowiła, tak jak pozdrowiłaś Elżbietę. Wypełnił nas teraz Duch Święty jeszcze bardziej. Maryjo, pozdrów nas. Ty, która szczułością, z delikatnością, z taką troską zanosisz nasze sprawy do Syna, przed tron Ojca. Pełna blasku. Módl się za nami. Miriam.
Twój Syn żył we mnie. Pomódl się, by Jezus we mnie żył. Panie, chcemy Ci oddać chwałę i cześć. Podziękować Ci. Uniżyć się przed Tobą, rozradować się w Tobie. Będę śpiewał Ci najpiękniejszą pieśń, z aniołami tak będę śpiewał Ci. Będę śpiewał Ci najpiękniejszą pieśń, z aniołami tak będę śpiewał. Twoje problemy są największe, że nie ma większych. Kiedyś się sypałem przez swoje problemy, ale dzisiaj moje problemy się sypią, bo mam wielkiego Boga i Ty masz wielkiego Boga i ziemia jest pełna Jego chwały, więc oddaję Bogu chwałę teraz. Oddaj Bogu chwałę we wszystkich Twoich przeciwnościach. Niech to słowo z psalmu 44 wyda owoc i niech zmiażdży Twoich wrogów. W imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Boże,
Słyszeliśmy na własne uszy, ojcowie nasi nam opowiedzieli czyn, którego za ich dni dokonałeś, za dni starożytnych. Ty własną ręką wykorzeniłeś narody, a ich zasadziłeś. Usunąłeś ludy, a im dałeś przestrzeń. Panie, dajemy Ci przestrzeń we wszystkich naszych przeciwnościach. I niech ta przestrzeń już należy do Ciebie. A my idziemy w Twojej chwale. Bo nie zdobyli kraju swoim mieczem, ani ich nie ocaliło własne ramię. Panie, ja wiem, że sam nic nie mogę, ale mam Ciebie. Bo nie zdobyli kraju swoim mieczem, ani ich nie ocaliło własne ramię, lecz prawica i ramię Twoje. Twoje ramię, Boże. I światło Twego oblicza, boś ich umiłował. Ty, o Boże mój, jesteś moim królem, który Jakubowi zapewniłeś ocalenie. Dzięki Tobie nacieramy na naszych wrogów i naszych napastników depczemy w imię Twoje, bo nie zaufałem mojemu łukowi, ani mój miecz mnie nie ocalił, lecz Ty nas wybawiłeś od wrogów i zawstydziłeś tych, co nas nienawidzą. W każdym czasie chlubimy się Bogiem i sławimy bez przerwy Twoje imię. Ja wierzę, że Pan depcze Twoich wrogów w Twoje imię. Ale nie walczymy nigdy przeciwko człowiekowi. Nie o to chodzi. Nigdy nie walczymy przeciwko drugiemu człowiekowi, ale przeciwko zwierzchnościom i władzom, przeciwko pierwiastkom na wyżynach niebieskich. Sami, ale walczymy Jego mocą, w Jego imię. Idziemy z miłością, bo jesteśmy posłani. Posłani do naszych rodzin, do naszych miejsc pracy, do naszych dzieci, do naszych małżeństw, do naszych sąsiadów. Jesteśmy posłani tam, gdzie jest ciemno, aby zapalić światło Pana. Aby Pan Jezus w tych miejscach świecił, aby rozlewał swoją łaskę, bo kiedy idziemy, roznosimy miłą woń Pana we wszystkie te miejsca, w które idziemy, to nie my mamy się bać, ale niech się boją nasi wrogowie, którzy są deptani w imię Pana. Idziemy w nadziei, w wierze, miłości, w pokorze. Panie, wlej w nas też tą pokorę, miłość, abyś mógł działać przez nasze serca ogromnie tam, gdzie jesteśmy. Żebyśmy chodzili w Twoim namaszczeniu, bo jesteśmy zapieczętowani Twoim Duchem Świętym. Wycisnąłeś pieczęć na naszym sercu. Chrzest Święty. Amen. Będę śpiewał na cześć Pana. On nasyca dobrem życie me. Będę śpiewał na cześć Pana. On nasyca życie me. Będę śpiewał.
Thank you.
Panie, Ty, kiedy byłeś kuszony na pustyni, powiedziałeś Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu tylko służyć będziesz. My tylko Tobie pragniemy służyć, z Tobą przebywać, Twojego głosu słuchać. Nie będziemy się, Panie, kłamać, dawać okłamywać, ale oddajemy Ci pokłon w każdej naszej sytuacji, w każdym trudzie. Tylko Tobie się pokłonimy, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, za ten wieczór, że dałeś nam tą łaskę, abyśmy mogli tutaj być, że powołałeś nas, że mogliśmy razem Cię wielbić, modlić się. Dziękuję Ci, Panie, za każde serce. Dziękuję Ci za moją żonę, za moją rodzinę, za moje kochane dzieciaczki, za moich rodziców, za moich dziadków. Dziękuję Ci, Panie, za Roberta i Agnieszkę, dzięki którym mogliśmy tu dzisiaj być. Dziękuję Ci, Panie, za każde serce. Dziękuję za każdego z Was. Panie, bądź uwielbiony. Dziękuję też za Waszych rodziców i za Waszych dziadków. Dziękuję za Wasze dzieci. Dziękuję, Panie, też za każdego, który jeszcze nie ma rodziny. Dziękuję Ci, Panie, za każdą tą osobę. Bądź uwielbiony. Dziękuję, Panie, za dar modlitwę. Dziękuję Ci, że nas odnalazłeś, wykopałeś nas z tego błota. Wykopujesz nas, że nas oczyszczasz, przemieniasz. Dziękuję, że nas uzdrawiasz. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoją miłość bezgraniczną. Dziękujemy za Twojego Ojca w niebie. Dziękujemy Tobie, Duchu Święty, że w nas żyjesz, że żyjesz w Kościele, że prowadzisz Kościół, że ożywiasz, że dzięki Tobie żyjemy, oddychamy. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, Boże, za Twoje słowo. Za każde słowo, które wychodzi z ust Twoich. Tchnij w nas jeszcze swojego ducha, abyśmy mogli Cię wielbić dzisiaj przez sen. Aby nasze serca Cię uwielbiało, aby każdy oddech Cię uwielbiał, Panie. Każdy ruch naszego ciała. Niech Cię wszystko wielbi. Chcemy się Tobą radować. Radować się Tobą nawet w śnie. Niech nas sen Cię wielbi, Panie. Niech Cię wielbi ten wieczór i ta noc. Niech Cię wielbi poranek. I wszystko, co żyje, niech Cię wielbi, Panie. Niech Cię wielbią gwiazdy i księżyc. Niech Cię wielbi poranne słońce. Niech Cię wielbią wszystkie rośliny, niech Cię wielbią wiatry i góry. Niech Cię wielbią chmury. Niech Cię uwielbi, Panie, ta wiosna. Niech Cię wielbią wszystkie potoki, morza i wody. Niech Cię wielbią nasze usta. Niech Cię wielbią nasze serca. Niech Cię wielbi nasz umysł. Nasz język, Panie, zawsze Cię wielbi. Niech Cię wielbią, Panie, nasze dłonie. Niech Cię wielbią nasze nogi. Abyśmy szli w Twoje imię, Panie. Abyśmy byli miłosierni, tak jak Ty jesteś miłosierny. I wszystko, co żyje, wielbi, Panie.
którą, Panie, chciałbym się obudzić, moim pragnieniem jest, abym się obudził i wielbił Ciebie. Wielbił Ciebie. Całym swoim umysłem, całym swoim sercem, całym swoim życiem. Niech nasze życie Cię wielbi. Niech będzie modlitwą. Tak bardzo chcemy chodzić zanurzeni w Twojej miłości, Panie, w Twojej obecności. Współpracować z Twoją łaską. I trudzić się, Panie, dla Twojego imienia. Iść do tych, którzy Cię jeszcze nie znają. Aby zgromadzić wszystkie Twoje dzieci w jedną owczarnię. Dziękujemy Ci, Panie, za ten wspaniały wieczór. Dziękujemy Ci, Panie. Oddajemy Ci cześć i chwałę. Panie Jezu, pieczętujemy tą całą modlitwę najdroższą Twoją krwią. I prosimy Cię o ochronę już na tą noc. Ochronę dla nas, dla naszych rodzin, dla naszych bliskich, dla naszych przyjaciół. Maryjo, prosimy Cię, okryj nas płaszczem swojej opieki. Przejdź się po naszych domach, po naszych mieszkaniach. Pobłogosław i ucały nasze dzieci, naszych współmałżonków. Przytul nas, Matko. Kiedyś prosiłem tak Maryję wieczorem i widziałem, jak ona pobłogosławiła mojego syna, ucałowała. Ja wiesz, że teraz to robisz, Maryjo. Bierzemy Cię do siebie, tak jak ja, do naszych domów, tak jak najmłodszy z Twoich apostołów. Bierzemy Cię do siebie. Alleluja. Prosimy Cię o ochronę, byśmy mieli dobry sen, spokojną noc. I od rana mogli się cieszyć Panem. Nie patrzeć na to, co złe, na to, co słabe, ale wychwalać Pana. Amen. Jeszcze poproszę Roberta. Poproszę Roberta. Jak będziecie kiedyś w Szczecinie, to zapraszamy tutaj. Bardzo mili, otwarci ludzie, otwarci na Ducha Świętego, można przyjść, pomodlić się. Zapraszamy do nieba w mieście. Mamy nie tylko kawę, ale mamy przede wszystkim książkę. Książka jest religijna. Biblia i pozostałe książki, które mówią o Bogu, przydadzą się każdemu na pewno. A w części kawiarniane też coś można odnaleźć dla siebie. Zapraszamy. Tak, można przyjść, poczytać sobie, porozmawiać spokojnie o Bogu, pomodlić się też razem właśnie z Agnieszką, z Robertem. Na razie mamy jeszcze rzeczy na wynos, ale my nie jesteśmy na wynos, więc możemy spędzić trochę czasu nawet stojąc. 29 będzie można już w połowie zaludnić lokal, to zapraszamy serdecznie teraz i w przyszłości. Ale z Panem Bogiem. To co, jeszcze zaśpiewamy? Panu naszemu pieśni grajcie, wysławiajcie Jego święte imię. Panu naszemu Aleluja, aleluja, aleluja.
kochani, z całego serca pozdrawiamy. Dobrej nocy. Dzisiaj nam się udało szybciej. Chwała Panu za ten wieczór. Papa. Ja też dziękuję. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Czy na pewno chcesz przerwać transmisję? Tak.